fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam cię z moim bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls. Skola od Ofersym. Szybka prezentacja, jak wygląda używanie pierścienia właśnie umarłych. No jesteśmy człowiekiem, nie? A my na razie spróbujemy zagadać do gościa jako pusty i zobaczmy, co nam powie teraz. A propos ilości dusz, to dzięki mnożnikowi, ale spokojnie, za chwilę wrócimy się dzięki mrocznemu znakowi do ognicha i wizerujemy to sobie, żeby właśnie nie mieć takich ilości, bo to jest trochę przegięcie. Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve, and so while I slept, he sealed the both of us away. Now, I don't have anything against humans, but how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? No on oczywiście nie może się stąd wydostać, dopóki my go stąd nie uwolnimy, właśnie ciągnąć tam za wajchę. Ale zgódźmy się, ponieważ on zażąda od nas rzeczy, które... No, jesteśmy w stanie zdobyć, nie zabijając w ogóle postaci, które te zabić nam każe. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. Chodzi o tę miniaturę? Fine. This is my thanks. Take it. Pierścień rozproszenia. Now let's discuss our next mark. I want you to kill one more. Your target will be Kale, the man who's drafting that map. While I was trapped in here, he touched me, that maniac. Like I was some rare specimen. He wore a strange helm. Bring it back as proof. Yes, I knew I could count on you. Okay. Perhaps this will slake my thirst. Honestly, sądziłem, że to potrwa trochę dłużej. W sensie, że Kale będzie, nie wiem, czwarty albo trzeci. Bo są trzy, albo są właśnie cztery zlecenia. Ale nie, czwarty jest chyba właśnie Herod, mi się wydaje. Ale póki co to nie jest...
proste rozmyślania. Bo oczywiście ten hełm też możemy od Kayla uzyskać. Popatrzcie, widzicie, tutaj jest. Znak. Który tarczy spocznie go czeka. Zostali uchwycieni przez mnie. Kupiłem sobie sety z od tego właśnie Merchanta za podposów. Więc teraz będę czytał zbroję jako całość. Zbroja noszona przez lustrzanego rycerza jest zrobiona z metalu, lecz ma wysoki współczynnik obrony przed błyskawicami. Ci, którzy chcą służyć królowi jako lojalni wojownicy, muszą przejść królewski korytarz i stawić czoła lustrzanemu rycerzowi. Ten, kto nie zda testu, składany jest w ofierze przez bezlitosnego zwierciadła potwora. Zbrewel Stalda. Zbroja noszona przez królewską egidę. Pierwotnie przepełniony był potęgą cudów. Teraz jednak przesiągł... Była przepełniona potęgą cudów. Teraz jednak przesiąkła mrokiem, przeleżawszy długie lata w krypcie nieumarłych. Do tej przeklętej krainy przybył niegdyś rycerz z odległych ziem. Zapomniał jednak, po co w ogóle tu przyjechał, aż wreszcie zmienił się w cień swej dawnej osoby. Wszystko to oczywiście tyczy się Velstalda. Co jeszcze zgrywało? Tutaj to. To jest takie, co? I tutaj. Set Alwy. Set noszony przez Alwę wędrowca. Jest lekki, ale zapewnia bardzo dobrą ochronę. Alwa przemierzył wiele krain w poszukiwaniu lekarstwa na chorobę świętej Serety. Niestety, nie udało mu się go odnaleźć. Zrzekł się więc swego tytułu rycerskiego. Alwę dręczyło niegdyś poczucie winy i wyrzuty sumienia. Odzyskał jednak poczucie sensu życia, pomagając wiedźmie, która niegdyś spiskowała przeciw niemu. Sety wiedźmy też możemy wykupić, ale to trochę później. Będzie tyle. No więc dobra, ja robię teraz szybkie cięcie, żeby zrobić porządki. Jak ten cień wygląda, kosy, to jest coś pięknego. Muszę zrobić sobie porządki, jeśli chodzi o ten, więc dajcie mi chwilkę. Porządki zrobione, tak więc myślę, że możemy na powrót stać się człowiekiem. Okej, porządki zrobione, człowieczeństwo odzyskane. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Co ja tam zgarnąłem jeszcze? A, tego zaklęcia nie sprawdziłem pod koniec odcinka. Więc sprawdźmy je teraz. Jak to się zwało? Gejzer dusz chyba? To jest. Tajemna sztuka uwalniania uwalniająca gejzer dusz. Samonaprowadzająca się masa przebija swój cel, a następnie uderza jeszcze kilka razy, zadając dodatkowe obrażenia. Ten bluźnierczy czar jest spuścizną Aldi. Ma on ranić wroga aż do całkowitego wyczerpania się jego mocy. Myślę, że na jednego z bossów się to może naprawdę przydać, ale to jeszcze na tego czasu się udało w tym odcinku. Myszka odleciała, wszystko się teraz mówiło. Powiem jedna rzecz, że nie jestem w stanie sobie. Że nie jestem w stanie zrzucić tych klatek. Będę bardziej zabić tego, co jest w środku. A jestem
prawie pewny, że jakoś udało mi się te kartki zrzucić na ziemię. Myślę, nie wiem, jak ja to zrobiłem na konsoli. Bishop, zostaw mnie. Poprzez siłę łuku robi kuda. O, więc stamina, a przez to, że stamina to tam pewnie. Dobra, zawsze mogę wstrzymać tego, uwolnił sobie kolegę. Tego kolegę oczywiście mogę... Tak, już tego rycerza. Mogę go oczywiście kilka strzań pewnie podrażnić i on tę klatkę rozpieprzy, no ale... O, nie, jak jeden jest zamknięty, to nie chce jest zamknięty. Ale tu jest. Oczywiście się odrodził, więc z wielką chęcią strzelę. Z jakim jeszcze tylko trafię, nie? Była chyba urna magii, tak mi się wydaje, co on rzucił. Ale oczywiście niewiele by to zrobiło. Tutaj pusto. Długo prostaka zioła. Jezus! Muszę wstrzymać, że coś tu się stanie, ale nie sądziłem, że kolejny ten się tu wpieprzy, ale jak się wystraszyłem go. Rozwali? Nie, rozwali na wyjęcie. Przejdź. Dawaj mi. Jakby to jest bomba, ale... Mam. Dobra. Teraz zobaczymy sobie z tym kłosikiem, który się tam kryje, ale zanim to zrobimy, to wypniemy sobie troszkę wody różanej. Żyję przy okazji, także... Musimy się podleczyć. No bo, dlaczego by nie? O, tu patrzcie, widzicie jakie to jest wielkie. I to... To było widać w kascence początkowej. Takie kolumny dookoła właśnie zamku Drang Lake. Ale miejsce, do którego za chwilę się udamy, mam nadzieję, no, będzie dość intrygujące. Dobra, kryształowa włócznia, strzały, burza, to wymagała kostura chyba, nie? Zaziewnięcie. Nie, dzwonka. Okej, czyli mam dwa na dzwonek. Czy mam w razie czego? Czy mam chyba dzwonek kajfy, nie? Tak, mam, no, dobra. Tak będzie tutaj na szybko do wymiany ewentualnie. Przecież nie wiem, czy będę w stanie wykorzystać w ogóle ten zaklęcie tak, jakbym chciał. Ale zobaczymy. Na razie kryształ start. Wychodzimy na walkę ze smoczym strażnikiem. Okej, ta walka nie potrwa długo. I to... Już się skończyło. To było naprawdę szybkie. Sądziłem, że te kryształowe włóczki są aż tak potężne. Ja rozumiem, że mam maksymalnie możliwie rozwiniętą postać, jak tylko można w grze, no ale... I tak jest potęga. Dosyć spora. Smucza łuska. Jedziemy, to... Łuska z ciała starożytnego smoka. Złóż ofiarę smokowi ofiarę, by przybliżyć swe ciało do ciała wiecznego starożytnego smoka. Dotknięcie łuski z starożytnego smoka pozwala zajrzeć w odpad. Wyznawcy smoka pokonają ograniczenia cielesnego istnienia. Okej, okay, tam muszę poszukać jeszcze. Dusza smoka strzegącego drugi do kaplicy.
Czy smoki pilnują tej krainy z własnej woli? Czy może są pod wpływem jednego z zamieszkalnych? To jest bardzo dobre pytanie. Teraz uwaga. Pojechaliśmy za winą troszkę wyżej. A oto, czego bronił ten smok? Złoczego gniazda. A raczej przejścia do niego. Patrzcie, ile tu jest tych smoków. Wreszcie naprawdę pojawia się coraz bardziej, jak tylko dochodzimy do dalszych postępów fabularnych. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Stare piwo. Do not resist. The dragon welcomes you. No i nie powiem nic więcej. Ale właśnie to pióro to jest to, co wam mówiłem. To jest ten item, który pozwala mi właśnie wracać do ostatniego ognicha w nieskończoność. Stare ptasie pióro umożliwia powrót do ostatniego używanego ogniska w wielokrotnego użytku. Smocze dziecko odcięte od świata wyobraziło sobie świat nieograniczonych możliwości, patrząc na to pióro. Okej. Nasza przeprawa to teraz... czy nasz cel, dotarcie do tamtego wielkiego budynku, z pomocnych miejscach. Okej, to jest kolejna zmiana, że tu jest wejście na górę. Znaczy, że jest. Bardziej, że to jest opuszczone. Na konsoli musiałem jakby to opuścić samemu. Kurde, blisko było! Ale było blisko! Kurde, źle wyczułem czas. Przejmę do zdobycia, bo trzeba naprawdę dobrze wyliczyć timing. Żebym się tego tak puścił, żeby lecąc trochę do przodu, wleciał na miejsce, gdzie jest skarb, a nie właśnie jak przed chwilą mnie pominął takim dość dużym łukiem. Dobra, wybieramy duszek, zadamy się i spróbuję lepszy timing teraz sobie zrobić. Teraz? Yeah! Dusza wielkiego bohatera. Nawet że Worf. A tak wygląda użycie tego pióra. Prawie po prostu klękamy, tylko zamiast tego takiego prochu, nie wiem, kościanego jest po prostu dojście do ognicha. Właśnie taki jest ten piór, ale różnica jest taka, że chyba jeśli użyjemy właśnie pióra, co to musiałeś jeszcze przetestować. Bo nie wiem, czy w momencie, w którym używam ogniska, czy ogniska kości, to czy to jakby nie działa tak jak ognisko, że wiecie, że wracamy, jesteśmy wyleczeni i dodatkowo ognisko jest, czyli są od razu nieprzeciwnicy. Nie wiem, czy jakby używamy pióra, to po prostu wiecie, to nie działa taki teleport po prostu, ale bez odradzania przeciwników. Mogli się zauważyć, że tyle ile życia mi ubyło, tyle mi zostało. To jeszcze jest go. Serio? Czy naprawdę innych mumii tu nie było? Kurde, lubię ten smoczy pieśń. Naprawdę wkurza mnie fakt, jak bardzo łatwo da się to zniszczyć. Szczęście, co nieco pomaga tam. Proszę. Chociaż naprawdę zaczynam po prostu... Po prostu wezmę i nie wiem, przypiszę... Nie wiem, zamiast tego wystania życia przypiszę sobie naprawę. Kurde, to naprawdę mocno... Teraz poprasz całą płodność tak naprawdę. To jest teraz dojście do finału. A, w momencie, w którym byśmy uwolnili tamtego typa... No wrócę się z
nas zaatakował tamten tym właśnie. Kurde, tu kolejny taki smoczek, który paru rzeczy fajnych strzeże. Są chyba z dwa albo trzy. Chyba dwa są w tym miejscu. Tego myślę załatwimy z łuku. Tego oczywiście chciałem to zrobić inteligentnie i wykorzystamy za to strzał. No to powinno być już kompletnie przykład. Okazji my nie oberwiemy za bardzo. Zasięg miarę okej. On się sam nie będzie ruszał, więc tylko jest czekać, aż trutka przestanie działać, a potem go, o właśnie, potem podobno go zatruć. 4 czy 5? 4 strzały wystarczają. No i tak to wygląda. Zrobię właśnie, nawet, znaczy zamieńmy na chwilę te strzały. Roczne wyska wytwórniczne. A i będę ma być coś. Chciałem zobaczyć, czy powinien sobie krwotok nałożyć jednocześnie z trucizną, ale myślę, że nie mam strzał, które powodują krwotok. W sumie nie wiem, czy takie strzały w ogóle są w grze. Wydaje mi się, że tak, bo jak jest nóż, który powoduje krwotok, to czy powinien robić taki strzał? To 5000 wyrzanego wyzwania, które widziałem. Smoczy amulet. Wzięłem te strzały na nich. Dobra, wzięłem 4 za te strzały. Ale na szczęście mam ich masakryczną ilość, więc... A nawet w ogóle strzały błyskawicuje się jeszcze. Once again. Tu. Proszek. Dobrze. Uno. Dos. Żeby zabrać te sosny, to oczywiście z tego wypadało. Co ma tu? Migoczący tytanit skamieniały. Przedmiot skamieniała smocza kość. Wypadł z tego smoka. Tu. Kamień ognistego smoka. Okej. Tu. Pierścień złego oka plus 1. Nice. I broczący kamień. Okej. Patrzcie, jest jaszczurka. Ja jej to dawno nie widziałem. I chyba to właśnie psuje. Nie ma co do jaszczurki, jak jest po prostu podejść ją załatwić ręcznie. W taki sposób. Jest to naprawdę epickie, tych smoków tu jest. Naprawdę żałuję, że pierwszy raz tam jest ten smok. W miejscu. Ona też czegoś strzeże z tego, co kojarzy. Tylko byśmy wyszli. Nie pamiętam, czego on tam strzegł. Ale w sumie zanim to sprawdzimy, no to dostańmy się tutaj. To właśnie kaplica, która była nowa. Ja pierdzielę, ej, jak w Shreku normalnie, jak Shrek szedł z osłą przez to. Przez taki sam most. Bo w dobrym stanie. Jest, smocza kapliczka. Jest to Nicho i powinna się tu trzecia rozmowa z takim, z tym właśnie typem gałęzi jasno odpalić. Dokładnie. Tutaj oczywiście z racji małego miejsca, on też jest tego zapewnić bez. Until the curse touches the flesh.
człowiek, który... No, jest moralnie wątpliwym towarzyszem, powiedzmy. Plecy mi tym nie chcę być. Kłaniają mi się wręcz. O ty, a może to przez to, co powiedziałem? Że właśnie chcę wziąć te jaszczy. Albia. Może dlatego mnie atakują? Nawet to miało sens. Tęga tarczy Gyrmów! Nie wygrasz ją! Ale nienawidzę tych z maszukami, naprawdę. Dokładnie, cofaj się. Tyle umiesz najlepiej, tyle umiesz. To wstać najlepiej. Co słuchać? Zajebiście. Czy powiedz?
ale atakują mnie te zbroje. Tego tak nie rozumiem. Wielka tarcza i wielki topór opiekuna stali. Nie wiem, czy tego już nie zdobyłem. Ale kto wie. Wyjątkowo wytrzymały czarny topór. Ogromni wojownicy bez wytchnienia doglądają kapliczki. W każdej chwili gotowi bronić jej mieszkańcy, ale też umożliwić audiencję temu, kto okaże się godzien. Okej. Okay. Wyjątkowo wytrzymała czarna wielka tarcza. Dobra, to jest system sam. Czyli co, rozumiem? Okazałem się zgodny, tak? I dlatego nie atakują. Coś tak bynajmniej mi ci nie atakują. Stroje to nie chcą przestać. Dwa ciosy. Ładnie. Nie, wysuń mi jeszcze raz pod tarczą może, jak jesteś taki cwany. A, ja nie zdążyłem go zablokować. Słuchaj, ale on... tego... Tak, ale on tutaj może tam przytrzymać i tego lepiej. Tutaj wiem, że jest jedna rzecz do wzięcia, która umożliwia mi odblokowanie skrzydła z przymierza, mianowicie jest to smocze jajo. Więc obawiam się, czy jeśli ja zabiorę to jajo, to czy oni nie zaczną się ze mną napieprzać. Mam nadzieję, że nie. Smoczy kiełbar. Trzeci smoczy pierścień, ma chyba drugi, co nie? Pierwszy, to wymieniamy na trzeci, bo jest oczywiście lepszy. Ziemek tam będzie na górze, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy on atakował w jakiś konkretny sposób, czy coś, to był jakiś piromanta, czy ktoś czuł, prawda? Czyli spadł na sam dół, bez tego łopatku. Czy on atakuje normalnie bronią? Pusto. Nie, normalnie walczy. Rozmuszy. No. Właśnie tak. Chyba się kupiłem właśnie. Wysłanianie się w takich tury. Teraz lecę tam się wyciągnę. Ja mi kurde wysunął, ale przewalał blok. Wiele większe obrażenia. Naprawdę kukła człowieka klasycznie. I tu mamy właśnie skamieniałe jajo. Jest to oczywiście smocze jajo. Właśnie, czyli
Teraz będę mnie atakować. Zginęły przedmiot, dobra. Chyba się dowiem, czy będą chcieli się ze mną naparzyć, czy nie. Skrzynia, pusto. Tutaj było chyba w zakręcie, tak mi się wydaje. Tak, kryształowa, prosta broń. Co, walczy? Nie walczy. Zajebiście, dobra. Czyli jednak zabrali jaja? Nie ma totalnie... Już myślałem, ale dobra. Nie ma totalnie znaczenia. Ty właśnie, to a propos, zobaczmy. Nie wiem, czy tutaj... Nie? Czy tu? Gdzie jest to jajo? Tutaj. Skamieniałe, niezidentyfikowane skamieniałe jajo. Duże skamieniałe jajo nie, na pewno nie nosi śladów życia. Ja jestem symbolami życia i najgłębszych sekretów istnienia. Czy może być, więc jajo skamieniałe? Podobne pytanie. Dobra. Fakt, że ono tutaj tak po prostu jest, mówi chyba, że jak najbardziej może takowe być. No, tu... Nie wiem, czy na jakiej są dni po skrzyni. Ty skubani! Okej, z tym jednym mogę walczyć tylko. Ale ci pochodzi atakują, a na konsoli to się musiałem przepalić z wszystkich. I to bez wyjątków. Nie no, ja tam jestem za. Bardzo mnie to cieszy. Właśnie się leczę, a goście robiłem. Kurde, wiem, jak stawa był. Kurde, chciałem przełamać tą postawę. Ten taki ogar, ten demon. Pewnie, daj się jeszcze zabić, no, śmiało. Będziesz szedł za mną, czy nie? Muszę wypchnąć. Rzeczywiście zdążyłem. No sorry, ziomeczko, tak to ja się bawić nie zamierzam. Na górę. Kupiłem sobie broń na... Micz, który ulepszyłem, żeby zatruwał. Kilka czasu powinno stoczyć tu zachód. O, trzy. Widzę w ogóle to do siebie fajnego, że zanim on się rozwinie, to jest w stanie trafić w postać po urywu. Bo atak na sobie dopiero ten cel się rozwinie, więc nawet jeśli wróg się odturlać ode mnie, to ja jestem tak najzwyczajniej w świecie za nim podążyć. Znaczy podążyć, że po prostu tak się obróci w kierunku, w którym drug się zawiłuje. To nie bardzo się stanie. Jedno z wielu zresztą, jakie udało mi się już zrobić. Okej, okay. 5000. Jak mam być szczery, to jest naprawdę zbyt mała ilość. Okej, ci nie atakują. To były zbroje. Nie mam teraz zbroi. Pusto. Też pusto. Patrzcie to tam, widzicie to? Widzicie tę masę? Okej, nie atakują. Nie atakują, dobra. Ale patrzcie, kurna, to ten wielki smok, z którym możemy pogadać.
serce popiela tej mgły. No. Smok już nic nam więcej nie powie. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest otrzymanie właśnie tego przedmiotu. Poznaj wspomnienia tych, którzy odeszli. Serce popiela tej mgły. Manifestacja popiela tej mgły otrzymana od starożytnego smoka. Magia starożytnego smoka umożliwia poznawanie wspomnień tych, którzy odeszli. To jest ukryty boss, z którym można zawalczyć. Tak samo jak Vendrick. Dopóki go nie zaatakujemy parę razy, to ten. Jak widać, jest to przeciwnik dość pancerny. A jednak... O, właśnie ten. Zlatuje sobie i zionie ogniem na pół areny. Jak miło, że... strony. Jestem w stanie zablokować cele ataki, ale jak to bloku od razu jest inny, to zobaczmy. Strzela masakrę, to też stamina. Leci. A, kuchnia jest piękna, bo oczywiście obejmuje tylko sobie pół areny. Razem z szerokością. Wpływa cię. Cały czas tarczę, no to po prostu przestrzeni nie całą wytrzymałość, ale no widać, że może on tylko...
mam wrażenie, że coś tam jest tam. Jeszcze jeden strzał jest wolny. A nie. Dobra, gramy. Dusza olbrzyma skamieniała smocza kość. Właśnie. Dusza olbrzyma, a nie dusza smoka. Dobra, teraz test. Czy będą mnie atakować? Nie! Serio, nie atakują! Dalej! Wow! Jakby, serio, wow! Byłem święcie przekonany, że mnie teraz zaatakują. Ale okej. Skoro nie, to ja to jak najbardziej z chęcią wykorzystuję. Wróćmy może do miecza tutaj. Tutaj wrócimy oczywiście do stosików. To wszystko się poprawi. Pozostaje jak jest. I patrzcie. Kolejna dusza do kolekcji. Natomiast teraz możemy na przykład udać się do Celdory. Tutaj jak pamiętacie, nie mogłem jeszcze niczego zdziałać. Teraz już mogę. Właśnie dzięki sercu opielatej. I to samo możemy teraz zrobić w Kniei Upadłych Olbrzymów. Właśnie przy tych takich drzewach olbrzymów. Smocze wspomnienie. Nie można zbyt długo przebywać we wspomnieniu. No niestety. Kurde, jak wycięte z intra do Dark Souls 1 normalnie, nie? Rozpieprzone, to jakiś smok martwy. I przy nim oczywiście dusza starożytnego smoka. I w tym przypadku to jest całość tego wspomnienia. Wspomnienia natomiast w Kniei Olbrzymów są troszkę bardziej rozbudowane. 55 minut i tak jak widzicie mamy właśnie ziomka. Nasiona drzewa olbrzymów. Olbrzym spoczywa w pokoju. No właśnie, bo to akurat nie jest jedno z tych drzew olbrzymów, czy właściwie z ciał olbrzymów, które możemy właśnie sobie sprawdzić. To umożliwia mi tylko i wyłącznie... To jest czwarte ognisko? Gdzie niby? Z tego co kojarzę, to tutaj cztery, czyli trzy ogniska, nie cztery. Dobra, nevermind. Jedno z tych ognisk, z tych ciał olbrzymów, które możemy sprawdzić, to jest na przykład... To jest na przykład tamto ciało, które jest właśnie zamknięte za tą bramą, gdzie muszę pokazać sobie króla, ale to jest tak naprawdę najważniejsze z tych ciał, bo tam znajduje się boss, którego musimy pokonać, aby móc udać się już do finału gry. Tylko, że póki co ja nie zamierzam tam chodzić. Mamy jeszcze dwa inne ciała do sprawdzenia, żeby właśnie zebrać pozostałe dusze olbrzymów, aby dać ukojenie, że tak powiem, Wendrickowi. Choć jak mówiłem w odcinku dosłownie poprzednim, mógłbym po prostu sobie zduplikować teraz te dusze, żeby mieć te 5, no i od razu iść na Wendricka, no ale po co, skoro wystarczy troszkę tylko pochodzić po mapie. Dobra. Na koniec opisy jeszcze. Nasiona drzewa olbrzymów. Gruda nieznanego materiału wychodząca z drzewa olbrzymów. Użyj, by przeciwnicy reagowali na najeźdźców. Gdy olbrzymy zostały pokonane, stały się wielkimi drzewami. Śmierć nie jest bowiem końcem drogi, bo wszystko, co żyło, pozostało częścią wielkiego cyklu regeneracji. A co z tymi, którzy istnieją poza cyklem? Dobre pytanie. Dobra, to już sprawdzałem. Ale tu dusza starożytnego smoka. Dusza wielkiego starożytnego smoka, który stoi dumnie w kaplicy. Ta potężna istota stoi i czeka na odwiedzających. Użyj smoczej duszy stworzonej przez tych, którzy bacznie badali esencję duszy, by zdobyć bardzo wiele dusz. Albo stworzyć coś o ogromnej wartości.
że dobrze. Ja się jeszcze przelecę na szybko do Celdory i do Straita, żeby zobaczyć, czy mogę coś fajnego z tego już zrobić. Ale w tym materiale ode mnie to będzie tyle. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 2 z Hoard of the First Sin. Cześć!